Zadanko 19, ostatnie już z tego egzaminu. Jeżeli do egzaminu dopiero się przygotowujesz, no to zasubskrybuj kanał, ponieważ wtedy będziesz powiadomiony o kolejnych filmach, które będą się pojawiały na kanale, a Ty będziesz mógł do egzaminu przygotować się jeszcze lepiej. Natomiast jeżeli egzamin już pisałeś, no to przecież idziesz do szkoły średniej. Także myślę, że filmy, które tutaj znajdziesz, pomogą Ci w uzyskaniu może jakiejś fajnej oceny z matematyki, albo w zrozumieniu czegoś, czego jeszcze nie rozumiesz. Ok, z 5 prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Dobrze, prostopadłościan i jednakowe wymiary, to już wiemy. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. Oblicz objętość jednego klocka. Jednego klocka. Objętość grania stosłupa liczymy jako pole podstawy razy wysokość. Zawsze, tak? No dobrze, czyli będziemy potrzebowali wymiary klocka. Dobra. Tylko, że my tu mamy takie wymiary, można powiedzieć, łączone. No bo na te 20,5 składa nam się długość klocka i jeszcze jakaś tam szerokość, tak? No to ja to zaznaczę jako x. Tutaj byśmy mieli piątkę, no bo tak nam zaznaczyli. Dobra. A na tą długość się składa d i dwa takie x, tak? Dwie takie szerokości. No dobrze, no to tak to zapiszmy może. Czyli tak, d plus x to jest 20,5 cm. Natomiast d plus x, czyli w sumie 2x, tak? To jest 23 cm. No i zobacz, tutaj można taką fajną rzecz zauważyć, że w sumie d plus x to jest 20,5, czyli tak naprawdę mogłabym te 20,5 wpisać zamiast d plus x z tego drugiego równania. Możesz też zauważyć, że te rzeczy różnią się tylko o x. To znaczy, że różnica tych długości będzie właśnie wartością x, tak? Czyli jeżeli ja zrobię 23 minus 20,5, to będę miała x. No to tak też zróbmy, czyli x to jest 23 minus 20,5. No to x to wychodzi nam 2,5 cm. Dobra, no to do objętości potrzebuję pola podstawy. No i teraz możesz sobie za podstawę przyjąć to coś i wtedy razy tę wysokość, albo możesz pomyśleć, że to jest podstawa, a to wysokość, tak? To zależy, jak ustawisz sobie ten prostopadłościan. No, jako że on leży w tę stronę, no to już policzmy, pomyślmy, że to jest podstawa. No to policzmy najpierw pole podstawy. Pole podstawy to będzie tak, ta szerokość razy tą długość, tak? Czyli to będzie d razy x. Dobra, tylko że jeszcze nie mamy d. To d w zasadzie możemy policzyć stąd, tak? No bo, może tutaj przepiszę to na dole, d plus 2,5, bo 2,5 to był x, to jest 20,5. Czyli jak odejmę 2,5, to dostanę d. Czyli d to jest 18 cm. No dobra, no to podstawiam teraz do pola podstawy 18 razy 2,5 to się równa. No dobra, zrobimy to sobie pisemnie. Przypominam, w jaki sposób działa się na ułamkach z przecinkiem, ułamkach dziesiętnych. Mnoży się tak po prostu, jakby tego przecinka nie było i dostawia tyle miejsc po przecinku, ile było łącznie w obu liczbach. Czyli tu sobie u góry z prawej strony pomnożę 18 razy 25, czyli mam tak 5 razy 8, 44 dalej, 5 razy 1, 5 plus 4, 9, 2 razy 8, 16, 1 dalej, 2 razy 1, 2 plus 1, 3. Ok, dodajemy, 450 wychodzi, 450, ale pamiętaj o tym przecinku, tak, tu na końcu, bo było jedno miejsce po przecinku, więc jedno tam też musi być, czyli mamy 45 centymetrów, uwaga, kwadratowych, bo jest już to pole podstawy, pole powierzchni, tak? Czyli musi być do drugiej. No dobra, no to w takim razie objętość to jest te 45 przemnożone przez wysokość. No to jak tu wzięłam, podstawę sobie zrobiłam,
no to ta piątka będzie moją wysokością, czyli to muszę przemnożyć przez 5. No i tym razem już nie zrobię pisemnie, rozbiję sobie po prostu tą 45 na 40 plus 5 i przemnożę osobno. 40 razy 5 to jest 200, bo 4 razy 5 to 20, jeszcze 0. Dodać 5 razy 5, czyli 25. I mam 225. Uwaga, jednostkę trzeba wpisać, tak? Centymetry sześcienne. To już będą sześcienne, ponieważ to jest objętość, to jest coś w 3D, to jest jakaś bryła. No to jak w 3D, no to musi to być jednostka do trzeciej, czyli centymetry sześcienne. No w tym zadaniu nie było problemu, te wszystkie jednostki się ze sobą zgadzały, także jest ok. Dobra, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Mam nadzieję, że egzamin poszedł Ci dobrze, jeżeli dopiero się sprawdzasz, no to, że już bardzo dużo zadań z tego umiesz zrobić. No i do usłyszenia w kolejnych filmach.